Sonia Kwaśny witam i zapraszam na program Gość Dnia. A dziś w naszym telewizyjnym studiu gościmy Jadwigę Wiśniewską, posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Sprawa i Sprawiedliwości. Dzień Pintam. dobry. Witam państwa. Pani poseł jest obecnie kandydatką do Parlamentu Europejskiego w zbliżających się już bardzo szybko wyborach, które odbędą się 25 maja. Proszę powiedzieć pani poseł dlaczego zdecydowała się pani wybrać właśnie Parlament Europejski. Chce pani porzucić polski Sejm? Od dziewięciu lat pracuję jako um, parlamentarzysta w Polskim Sejmie. Byłam członkiem Sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Byłam wiceprzewodniczącą Komisji Kontroli Państwowej. Obecnie pracuję w Komisji do Spraw. Unii Europejskiej. Mam, tak więc, duże doświadczenie parlamentarne i pracując w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, widzę, że jakość naszego życia w Polsce zależy od tego, kto nas reprezentuje w Brukseli, jak zabiega o nasze polskie, o nasze śląskie sprawy. Dlatego też postanowiłam kandydować w tych wyborach parlamentarnych. Oczywistością jest, że z listy Prawa i Sprawiedliwości jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości od 2005 roku. Jakie kwestie, o jakie sprawy właśnie Pani chciałaby zabiegać w parlamencie? O co walczyć dla Polski, ale przede wszystkim dla Śląska? Najważniejszą sprawą dla mnie będzie podejmowanie działań zmierzających do renegocjacji pakietu klimatyczno energetycznego, który jest ogromnym balastem dla naszej gospodarki. To jest bardzo istotna sprawa, bo te ograniczenia, wynikające z limitów związanych z emisją dwutlenku węgla, tłamszą naszą polską gospodarkę. Nie tylko polską, ale i europejską. Proszę zauważyć, że europejska gospodarka jest coraz mniej konkurencyjna w stosunku do gospodarki amerykańskiej czy chińskiej, więc my musimy y, y, doprowadzić do renegocjacji pakietu, żeby zadbać o nasze polskie sprawy. Y, dziś z Polski wyjeżdżają młodzi ludzie nie tylko dlatego, że chcą poznawać świat, ale wyjeżdżają przede wszystkim dlatego, że to u nas w Polsce tu na Śląsku nie mogą znaleźć pracy, są dobrze wykształceni, są dobrze wyedukowani, chcieliby pracować w ojczyźnie, ale za chlebem muszą emigrować e, za granicę. Tam ale w jaki sposób można by zmienić tą sytuację? Zawsze można, e, zawsze można te kwestie podnieść w parlamencie europejskim i zabiegać o renegocjację tego pakietu. Wskazać, czym on jest dla gospodarek europejskich państw poszczególnych, czym on jest dla Polski. Proszę zauważyć, co dzieje się z polską gospodarką. Dziś na Śląsku mamy sytuację szczególnie niebezpieczną. Na hałdach leży 5 milionów ton węgla. Oczywiście to nie tylko konsekwencja przyjęcia tego nieszczęsnego pakietu klimatycznego. Ale również złego zarządzania polskim przemysłem. I dlatego te wybory są ważne dla Polski, że, że po pierwsze, że chcielibyśmy, aby tam była reprezentacja ludzi, którzy będą zabiegali o nasze polskie sprawy, o danie oddechu polskiej gospodarce, bo gdyby udało się doprowadzić do renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego, wtedy byłaby szansa na szybszy rozwój naszej gospodarki, a szybszy rozwój gospodarki, to więcej miejsc pracy. To również pieniądze unijne, które mogłyby w większym stopniu pójść na te sprawy gospodarcze, a nie tak jak do tej pory finansować za te środki projekty, z których tak naprawdę niewiele wynika. Bo z całą pewnością i telewizowie nasi znają takie sytuacje, że za pieniądze unijne. Organizuje się bardzo kosztowne konferencje, robi się niby szkolenia, z tych szkoleń Zgadza kompletnie prawie, nic nie wynika. Prawie każdego dnia mamy informacje właśnie na ten temat. Wydaje się folder na bardzo drogich papierach, nakręca spoty reklamujące Unię Europejską, Unię Europejską i mnie to mierdzi. Dlaczego? Dlatego, że choćby ten spot, o którym wspomniałam, którego produkcja i emisja kosztuje 8 milionów złotych, i rząd lekką ręką przeznacza te środki właśnie na tego rodzaju produkcję, jest dla mnie niezwykle oburzające. Bo proszę zwrócić uwagę, że to w Polsce co piąte dziecko żyje. W głodzie, to w Polsce, nie w Afryce, to w Polsce w XXI wieku. Polska bieda ma twarz dziecka. Dzieci w Polsce są głodne. Dlatego też będziemy w Unii Europejskiej jako Prawo i Sprawiedliwość zabiegać o to, aby uelastycznić wydawanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, żeby więcej tych środków szło na wsparcie rodziny, na wsparcie dzieci, na walkę z biedą. Tego chyba dziś brakuje? Dokładnie tak. I w naszym programie zapisaliśmy, że będziemy podejmować działania, aby obok wspólnej filaru dotyczącego wspólnej polityki rolnej, polityki regionalnej utworzyć wspólny dla Unii Europejskiej filar, filar rodzinny. Bo nie tylko Polska, ale i Europę dotykają negatywne tendencje demograficzne. A w Polsce to wygląda tak, że my już nie jesteśmy starzejącym się krajem. My już jesteśmy wymierającym krajem. Wymierającym krajem, mniej dzieci się rodzi niż ludzi umiera i ta tendencja jest bardzo zła. Nie wiem, czy nasi telewidzowie wiedzą, ale województwo śląskie jest w ostatnim czasie najszybciej wyludniającym się regionem w Unii Europejskiej. Gdyby udało się renegocjować pakiet klimatyczno-energetyczny, yy, uwolnić polską gospodarkę od tego balastu związanego z wymogami wynikającymi z pakietu, to dałoby szansę na nowe miejsca pracy, młodzież nie wyjeżdżałaby za chlebem za granicę, to tu na Śląsku rodziłyby się nasze polskie dzieci. Kiedy patrzymy na dane dotyczące liczby urodzeń, to okazuje się, że na Wyspach Brytyjskich najwięcej rodzi się dzieci polskiego pochodzenia. Tak, Polki I tam rodzą. Pani redaktor, zaskakujące, bo ja jako przykład podam, że zarządów Platformy podniesiono VAT na ubranka i obuwie dla dzieci z 7 do 23%. A jaki jest VAT na Wyspach Brytyjskich na ubranka i obuwie dla dzieci? Zero procent, zero Więc to jest dowód na to, że polski rząd nie prowadzi dobrej, skutecznej polityki prorodzinnej, zachęcającej do tego, żeby mieć nie tylko pierwsze, ale kolejne dziecko, nie stwarza młodym ludziom szans na to, żeby tutaj mieli pracę, swój kawałek podłogi, żeby chcieli zostać w naszej ojczyźnie. Młodzi ludzie dzisiaj są bez wyjścia. W 2007 roku Donald Tusk mówił, obiecując młodym ludziom, że jeśli wygra wybory, to oni będą wracać do Polski. Rzeczywiście wracają po resztę swoich rzeczy, bo nie widzą tutaj szans. Ale czy w Parlamencie Europejskim można wpłynąć na, na zmianę postaw polskiego rządu w tej właśnie kwestii? Przede wszystkim y, można zabiegać o to, aby utworzyć ten filar, odrębny, nowy filar polityki rodzinnej, wspierającej rodzinę, i wtedy te pieniądze unijne. Płynęłyby no, do, do naszego kraju na realizowanie właśnie polityki rodzinnej. Poza tym, dlaczego te wybory są takie ważne? Dlatego, że y, jeśli wygra Prawo i Sprawiedliwość, a bardzo bym tego chciała, nie dla siebie, ale dla Polski, bo mamy bardzo dobry program, który przedstawialiśmy na kongresie lutowym w Warszawie, gdzie pokazywaliśmy filary naszego programu, co dla Polaków dzisiaj jest najważniejsze, praca. Zdrowie i rodzina. Te trzy kwestie są najważniejsze i jeśli wygramy wybory europejskie, ludzie zobaczą, że Prawo i Sprawiedliwość może zwyciężać. Chętniej pójdą na wybory parlamentarne. Damy nadzieję na to, że jest szansa, żeby złą władzę, władzę, która nie służy Polaków i nie słucha Polaków, odsunąć. Powiedziała Pani, że te wybory europejskie są niezwykle ważne, ale ja się z tym oczywiście zgadzam, ale spotykając się z, z, z różnymi osobami, często słyszę takie stwierdzenie, że tak naprawdę my nie wiemy, co tam się dzieje w tym parlamencie europejskim. Co ci posłowie tam uchwalają, nas to nie dotyczy, po co pójdę głosować na te wybory? Czy nie obawia się Pani też właśnie takich reakcji, że ta frekwencja wyborcza może być bardzo niska, ponieważ nasza wiedza o funkcjonowaniu e, o Unii, Parlamentu jest też niska? Ma Pani rację i to jest prawidłowa diagnoza. Ja podzielam te obawy. Spodziewam się raczej niskiej frekwencji, żeby nie powiedzieć bardzo niskiej, i również zauważam, spotykając się z ludźmi, że oni nie czują, że te wybory są dla nich zwyczajnie ważne. A ja już na początku naszej rozmowy mówiłam, że pracując w Komisji Europejskiej widzę, jak to, co dzieje się w Brukseli przekłada się na jakość życia w Polsce. I że najczęściej te... o tych decyzjach parlamentu słyszymy, kiedy one uderzają jakby w, 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 czy to w podatników, czy po prostu w zwykłych e, obywateli i kiedy są tak naprawdę, można powiedzieć, czasami śmieszne. Dokładnie tak, bo, bo, bo rzeczywiście Parlament Europejski wielokrotnie się e, ośmieszył, kiedy na przykład debatowano długie tygodnie. Nad optymalną ilością wody do spłukiwania klozetu, kiedy debatowano nad krzywizną banana, albo kiedy uznano, że, że na przykład ja taki dokument miałam na Komisji Europejskiej um, dotyczący owoców, warzyw i bananów. Tak jakby banany były zupełnie odrębną y, kategorią, tak y, więc. Y, Parlament wielokrotnie się e, ośmieszył, ale też e, trzeba mieć świadomość tego, że tam zapadają ważne e, decyzje dotyczące naszego życia. Jeśli Polacy będą mieli tam silną reprezentację reprezentację e, w postaci europarlamentarzystów, którzy słuchają Polaków i chcą służyć Polsce, i będą zabiegać o nasze, Polskie sprawy w Brukseli, to, to ta jakość życia w Polsce będzie się poprawiać. Będzie się poprawiać, jestem o tym głęboko przekonana. Poza tym, też kiedy patrzę na, na te projekty unijne, które tak bardzo propagują to genderowe myślenie, i finansu, finansowane są przez Unię Europejską programy zawierające właśnie te ideologie. To uważam, że to są źle wydane pieniądze europejskie. Prawo i sprawiedliwość jest za tym, żeby Unia Europejska była Unią solidarnych, ale suwerennych państw. Nie może nam Bruksela na, narzucać, jak my mamy patrzeć na kobietę, na mężczyznę, jaki stosunek my mamy mieć do rodziny. Nie może Bruksela wtłaczać tam poprzez różnego rodzaju programy. Bardzo często nawet nieświadomie przyjmujemy te informacje, że pojmowanie kobiety jako żony i matki to jest stereotypowe i z tym stereotypem należy walczyć. Że, że płeć jest niedookreślona, że płeć ma podłoże społeczno-kulturowe, a nie wynika z genetyki. Kiedy patrzymy na te treści ideologiczne, które są sączone z Unii Europejskiej, które uderzają w rodzinę, w człowieka, to ja na taką Europę się nie zgadzam. Europa została ufundowana przez ojców założycielskich na wartościach chrześcijańskich, wyrastała z wartości chrześcijańskich. Teraz się od tego odchodzi. Ale zdecydowanie tak, Europa się laicyzuje i to w sposób zastraszający. I ta lewacka ideologia właśnie przy wykorzystaniu programów unijnych, środków unijnych jest yy, yy, wprowadzana w sposób mniej... Czy bardziej zauważalny przez nas, właśnie do Polski i do programów edukacyjnych, i do różnego rodzaju propagandowych filmów, i, i w różnego rodzaju szkoleniach, właśnie te kwestie genderowe są ym, bardzo mocno podkreślane. Y, te tak zwane y, kwestie równościowe, które zakładają, że, że, że te same role powinny być przypisane kobiecie, jak i mężczyźnie. Ym, no, mnie się to nie podoba. Uważam, że, że, że no, Pan Bóg stworzył kobietę i mężczyznę i my jesteśmy um, predystynowane do wykonywania pewnych zadań mężczyźni do innych i tym wszystkim um, krzyczącym feministkom um, mogę, mogę powiedzieć, że na przodku w kopalni kobiet nie widać. Nie dlatego, że nie chcą, tylko dlatego, że nie są do tego stworzone, do tego rodzaju pracy i do tego rodzaju zadań. Oczywiście uważam, że kobiet powinno być więcej w życiu społecznym, w polityce, ale ich nieobecność, niska reprezentacja nie wynika z tego, że, że nie mają tych talentów. Tylko, że kobiety chcą się również spełniać i nikt nie ma prawa nam tego odbierać jako, jako żony, jako matki czerpać satysfakcję z macierzyństwa dwóch panów, nawet jeśli będzie się bardzo kochać, no to dziecko nie urodzi, prawda? A tutaj te założenia właśnie, że płeć ma podłoże społeczno-kulturowe są dla mnie po prostu śmieszne i niemądre. Pani posłuch, zmieniając troszkę temat, kampania już tak naprawdę wkracza w tą decydującą fazę. Jak te ostatnie dni przed wyborami będą u Pani wyglądać? Spotkania z wyborcami? To Spotkania z wyborcami, dziękuję Państwu przede wszystkim za zaproszenie do Państwa stacji, którą bardzo cenię. Rozmowy, dyskusje, debaty, codziennie kalendarz zapełniony od godzin wczesnorannych do późnopopołudniowych, ale ja też jako parlamentarzystka krajowa. Ten kalendarz bez względu na to, czy jest kampania, czy nie. Miałam zwykle bardzo zapełniony, bo, bo jestem osobą aktywną i, i mam duży szacunek do wyborców. Dlatego um, takie przekonanie mną kieruje, że skoro powierzono mi taką misję, jak bycie parlamentarzystą, to muszę to, co robię. Wykonywać najlepiej, jak potrafię, najrzetelniej. Oczywiście zawsze można zrobić coś jeszcze więcej, ale staram się żadnego dnia nie zmarnować. Martwi mnie natomiast i to bardzo, że odbiór społeczny pracy polityków jest tak negatywny, bo często też pokazywani jesteśmy słusznie bądź mniej słusznie w takiej optyce, że że jest to klasa jednak, która nie budzi zaufania. Pani poseła, jeśli wyborcy 25 maja obdarzą Panią zaufaniem, wybiorą Panią na posła do Parlamentu Europejskiego, będzie Pani żal opuszczać polski parlament? Polski parlament na pewno będę utrzymywała, jeśli Państwo obdarzycie mnie zaufaniem, kontakt z polskim parlamentem, z, z posłami, posłankami, z członkami Komisji do spraw Edukacji, do spraw Unii Europejskiej, do spraw kontroli państwowej, bo to jest ważne, jak te środki unijne są wydawane i czy nie są marnotrawione, bo ja często mam przykłady. Na to, że jednak wydawane są w sposób wysoce niewłaściwy, yy, można wręcz powiedzieć marnotrawione, więc ja na, pe na pewno nigdy Polski nie opuszczę i, i będę żyła jeszcze bardziej, tylko będę jeszcze bardziej żyła na walizkach niż, yy, niż wtedy. Jadwiga Wiśniewska. Już do tej pory, o, przepraszam, <grystanie> Jadwiga Wiśniewska, posłanka na Sejma Rzeczypospolitej i jednocześnie kandydatka na posła do Parlamentu Europejskiego była dziś moim i państwa gościem serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, zapraszam Państwa do udziału w wyborach. Weźcie Państwo odpowiedzialność w swoje dłonie. Nie bądźcie obojętni. Wybierzcie. Według swojego uznania, takich ludzi, którzy będą Was godni i mądrze reprezentować. Dziękuję pięknie. Dziękuję Pani Poseł, a Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.